Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jan Kubań. Dzisiaj będę rozmawiał z panem Krzysztofem Szczawińskim. Witam. Dzień dobry. Chciałbym z Tobą porozmawiać na temat generalnie tego, czy Polacy są mądrzejsi. To też będziemy sobie definiowali, co to znaczy być mądrzejszy. Ale generalnie jak to wygląda? Czy my w odniesieniu do innych narodów jesteśmy mądrzejsi, głupsi, bardziej skuteczni, mniej skuteczni, potrafimy więcej coś zrobić, więcej coś wymyśleć? No i oczywiście wszystko to opiera się o system edukacji. Ja może, żeby Państwa wprowadzić i Ciebie w temat, to opowiem taką sytuację z 90 roku, kiedy pracowałem w Szwajcarii. No i tam mój szef przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, wiesz co, poszedłbyś sobie na wystawę prac dyplomowych do Ingenieurschule Bienn. Co to jest Ingenieurschule Bienn? Nie wiem, no tam dowiedziałem się, bo Google'a jeszcze nie było wtedy, nie było internetu. No jest to szkoła inżynierów, czyli to nie są wyższe studia, bo nie kończą się magisterką. I słuchaj, byłem rzeczywiście, ale kopara mi opadła wtedy, kiedy zobaczyłem, że student po 3 latach uczenia się i zdobyciu, znaczy on akurat bronił tytułu inżyniera, tak, właśnie zdobywał, pokazał przyrząd do pomiarów z dokładnością do długości fali świetlnej oparty o mierzenie liczby prążków interferometrycznych. Państwu to nic nie mówi, być może tobie też nic to nie powie, ale ja rok temu miałem u nas na Politechnice Warszawskiej, na studiach magisterskich, ćwiczenia z tego i wykładowca powiedział, że jest to metoda w zasadzie mało praktyczna, bo nie daje jej się zautomatyzować. I nie ma takich pomysłów, żeby tą metodą można było w sposób przemysłowy mierzyć odległości. I tu Buch, student wziął i zrobił, tak, taki Szwajcar. Drugą taką rzeczą to była rok 90. Był komputer typu XT i miał taki wysięgnik sterowany. I słuchaj, ten komputer brał kamerę, oglądał rozrzucone puzzle. Tych puzli nie było dużo, 16. Odkładał, po czym ta łapa układała te puzzle. I to też zrobił studenciak w roku 90, przypominam, czyli to będzie 30 lat temu. No mówię, byłem w szoku i stwierdziłem, że od Szwajcarów dzieli nas przepaść. No bo ja byłem na Politechnice Warszawskiej, generalnie żeśmy się zajmowali, myśmy teoretyzowali. Tam nie było niczego związanego z praktyką. Oczywiście moje losy się potem tak potoczyły, że ja jestem teraz bardzo mocno osadzony w praktyce i ja widzę masę niuansów. Natomiast postrzegam Polaków, może nie w całej swojej masie, ale tych, którzy są no, w mediach, tych, których mamy możliwość oglądać, że oni bardzo płytko postrzegają rzeczywistość, że oni nie widzą niuansów właśnie tego, co wynika z głębokiej analizy chociażby inżynierskiej różnych rzeczy, które musisz zrobić i które muszą działać. No ja szwajcarskiego systemu nie znam, ale tamte ich techniczne szkoły no, są sławne, no już od czasów Einsteina, prawda, ta Politechnika z Curychu i tak dalej. I no, raczej nie wchodziłbym tutaj w to, czy Polacy są jakoś mniej lub bardziej zdolni, mądrzy i tak dalej, tylko w to, jak kształtuje no, społeczeństwo w dużej mierze system edukacji, tak? Czyli no, jeśli chodzi o jakby na starcie genetyczny jakby poziom inteligencji społeczeństwa. Czyli hardware uważasz, że wszędzie jest taki sam, tak? To społeczeństwa europejskie są na bardzo podobnym poziomie i tutaj, i tutaj nie ma jakichś no, wielkich stwierdzonych różnic. Za to później, no właśnie, systemy edukacyjne wytwarzają bardzo różne tryby funkcjonowania, tryby nauczania, a jeszcze też tryby selekcji, tak? Czyli, że później różne osoby znajdują się w różnych miejscach. Trafiają do właściwego miejsca, tak. No właściwego lub nie. No, czy ta selekcja się odbywa bardziej merytokratycznie, czy bardziej na zasadzie uznaniowej, no, koleżeństwa. Uznaniowej, posłuszeństwa. Różne są tutaj te systemy. No i właśnie o tym chyba chcemy porozmawiać. O tym chcemy, tak? Dokładnie o tym, tak. Tak. No, to ja może zacznę z kolei w systemie francuskim, który znam najlepiej, przez który przeszedłem, no, przez i szkołę francuską i te ich... Ty zacząłeś ten system francuski w wieku? 6 lat. 6 lat, aha, czyli od samego początku. Tak, tak, okay. Tak. Przez cały system francuski, szkołę, liceum i później studia i studia na tych ich najbardziej no, selektywnych studiach, instytucjach, gdzie no, dochodzi się do tego, jak bardzo
no ten system jest właśnie nastawiony na tworzenie kadr dla państwa i jest, no ma jasno zdefiniowany cel. I może chyba dojdziemy do tego, że w każdym z państw, no, których systemy znamy, właśnie może poza Szwajcarią, te systemy są wytworzone w taki sposób, żeby w pewien sposób służyć włodarzom danego państwa wedle tego, czego oni potrzebują. Czyli żeby dostarczać i te kadry, no, ewentualnie też elity, ale też w dużej mierze no, tych żołnierzy, pracowników, no, tą większość społeczeństwa, która jest w taki lub inny sposób ukonstytuowana, stworzona i wychodzi z tego systemu edukacyjnego. No więc jak to jest we Francji? Zacznę od dobrej strony tego systemu. Jest on no, w stosunku do systemu polskiego bardzo nastawiony na zrozumienie. Na to, że wszystkie przedmioty, nie tylko przedmioty ścisłe, ale no, także historia, geografia, język francuski, to wszystko jest w takim, no, można powiedzieć, kartezjańskim duchu kreowania zrozumienia, myślenia, wyciągania wniosków, szukania związków. No. Wszystkie przedmioty są w ten sposób nauczone. Czy jest duża wolność tam w tym myśleniu? Wolność nie wiem, bo są te ramy no właśnie kartezjańskiego myślenia, które w pewien sposób obowiązują, ale nie jest to nauka pamięciowa, nie jest to wkuj, zapomnij, powtórz i tak dalej, tylko no, premiowane i poszukiwane jest to zrozumienie, rozumowanie. Czyli myślenie bardziej systemowe, tak? Nie takie, że konkretne no, systemowe przypadki... to jest wyższy poziom, rozumienia, tak, docelowo, ale przede wszystkim myślenie, rozumienie i przez to konstruowanie argumentacji. I to jest no, jakby takie sedno merytoryczne i później jest to system, który no, na podstawie tego, co jest no, w nim wartością, jest nastawiony na selekcję. Czyli wyselekcjonowanie wedle no, tych kryteriów, poprzez te wiele etapów, no, tych kadr, które są kadrami merytorycznymi, no i które na szczycie znajdują się w tych no, najwyższych szkołach naukowych. No akurat tak się składa, że i przez nie przeszedłem, i byłem egzaminatorem w tym systemie selekcji, który się no, na tym no, wysokim poziomie głównie przez nauki ścisłe i matematykę odbywa. No i to później no, na szczycie tego systemu są dwie szkoły, École Polytechnique i École Normale Supérieure, które są tym czystym, no, tą szpicą tej merytokracji, gdzie... Znaczy, rozumiem, że mówisz właśnie o wyższych uczelniach technicznych, tak? Nie mówimy o Sorbonie, która już się nawet w żadnych statystykach nie mieści, bo Sorbona spadła to jest poniżej dna. Uniwersytet i uniwersytety są taką drugą ligą, jeśli chodzi czyli o czyli we Francji o nauka, znaczy tak jakby system edukacji... Bo uniwersytety stały się masowe i... No i dotknęło je to, co no, uniwersytety w świecie anglosaskim, czyli też no, ta ideologizacja i tak dalej, ale przede wszystkim no, to jest jakby druga liga systemu wyższej edukacji, a tą pierwszą, najbardziej selektywną są tak zwane grandes écoles, czyli wielkie szkoły. No ich jest tam ileś, no i właśnie na szczycie tego systemu są ta École Normale Supérieure i École Polytechnique i to nie są stricte techniczne, znaczy tam selekcja się odbywa głównie na podstawie nauk ścisłych i matematyki, ale nie wyłącznie, ale później są to po prostu szkoły kadr narodu, czy po stronie akademickiej, to będzie bardziej École Normale Supérieure, czy po stronie menadżerskiej, gospodarki, kadr technicznych również i to będzie najbardziej École Polytechnique. I no, w zasadzie są to szkoły, które są stworzone do selekcji i w ramach tych szkół później też bardzo znaczący jest po prostu ranking wejścia i ranking wyjścia. I wedle tego rankingu ludzie są przydzielani do tak zwanych wielkich korpusów państwowych. Które później no, sprawują, to znaczy ludzie z tych korpusów, role, zdefiniowane role w państwie. Czyli co tutaj mamy? Mamy cały system wytworzony, żeby poprzez wiele szczebli wyselekcjonować tych
100-200 merytorycznie najbardziej wyselekcjonowanych z rocznika i ich poprzydzielać do konkretnych korpusów, które, no, które później różne funkcje sprawują. No dla kogo? Dla państwa. Dla państwa. Czyli, czyli państwo... mamy cały system nastawiony pod to, żeby wyselekcjonować no, tych najlepszych wedle tych ich kryteriów i później można debatować, czy one są słuszne, czy są uniwersalne, czy nie, ale no, takie sobie obrali te kadry państwowe. Ale jeszcze jest w tym systemie taki dodatkowy myk, że to są te właśnie kadry techniczne, menedżerskie i tak dalej, a nad nimi no, są te kadry administracyjno-polityczne. I one się rekrutują przez taką boczną furtkę. Jest to bardziej już właśnie nie jest taka stricte merytokratyczna, a taka furtka takiej kooptacji środowiskowo-kulturowej. Mm-hmm. No i niestety to przybrało formę no, takiej kasty władzy i to jest ta enarchia. Tak się składa, że też byłem na tej szkole, w tej szkole École Nationale d'Administration, więc wiem, jak to wygląda. Są to ludzie, no nie tak jak w École Polytechnique, którą kończyłem wcześniej, właśnie stricte na podstawie zdolności rozumienia i no tej absolutnie stricte merytokracji wyselekcjonowanie, tylko właśnie bardziej wedle klucza kulturowego tego Paryża, takiego takiej poprawności wielonarodowej, która tak. Właśnie idzie w te no, bardziej już podlanej sosem rewolucji francuskiej, tak? I lewicowo-etatystyczne. Mhm. No, są to kadry państwa, mhm. Które sobie znalazły sposób na to, żeby się reprodukować niejako poza tym systemem stricte merytokratycznym, mhm. Tylko właśnie taką, taką furtką środowiskowej kooptacji. To się dzieje przez szkoły Sciences Po, i właśnie tą ENE, która jest jakby takim szczytem takiego no, alternatywnego systemu selekcji do kadr państwowych. Ale we wszystkim tym widzimy jedną prawidłowość, że cały system jest nastawiony na to, żeby wytworzyć kadry państwowe, mhm. A nie po to, żeby najlepiej służyć danemu uczniowi, danemu człowiekowi. Mhm. I myślę, że to jest prawidłowość, którą możemy zaobserwować też i w różnych systemach, także w Polsce, no, w Stanach i tak dalej. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, bo ja studiowałem na Politechnice Warszawskiej, to mi się wydawało, że w zasadzie tam wszyscy mają w nosie, że kadra to nas uczy no, tego, co umie. Tak? Znaczy, były przedmioty i ciekawe, i mniej ciekawe. Ja chodziłem akurat bardziej na wykładowców niż na przedmioty, bo też mój profesor, który mnie prowadził, powiedział, że na tego profesora to w ogóle nie należy iść, pomimo że temat jest bardzo ciekawy, lepiej iść na nieciekawy temat, ale na dobrego profesora. No i potem zostałem zostawiony tak jakby samemu sobie, tak? Miałem planowaną karierę naukową, ale to też było na takiej zasadzie, no wie pan, panie Kuban, jest pan dobry, tu piątka, jakiś dyplom z paskiem, czy tam na wysokim poziomie, mamy miejsce, to pana przyjmiemy, a potem się okazało, że przyjęli córkę znajomego dziekana i tyle. Także ja byłem, tak mi się wydaje, że ja nie byłem profilowany pod coś jakieś. To ja tu jednak nawiążę, więc w Polsce obowiązuje właśnie inna logika systemu, ale nadal jest to coś, co wynika z tego, po co ten system został stworzony i tak jak we Francji jest to silne państwo, które swoje kadry selekcjonuje i w ten sposób kształci, tak w Polsce panuje raczej ta logika posłuszeństwa i wręcz poddaństwa, która jest spójna z tą logiką nepotyzmu, no bo to wiadomo, w rodzinie to posłuszeństwo będzie, no nie wiem, pewnie łatwiej egzekwowane. Znaczy, inna logika, ale to jest w ogóle dużo głębiej, to już od szkoły się zaczyna, czyli jak system jest mniej nastawiony na rozumienie, a bardziej na posłuszeństwo, czyli nauczyć się, powtórzyć, zapamiętać, tak? A nie, no, kto lepiej rozumuje, jest to logiczne, że cały system jest na to nastawiony, gdy był ustawiony przez elity nadane z zewnątrz, tak? Czyli tutaj jasne, nie chodziło tak. O to, żeby jak najlepiej służyć państwu polskiemu, tylko żeby wytworzyć kadry, które będą to posłuszeństwo egzekwować. Co więcej, w Polsce bardzo występuje ta logika prymusa. Prymus, oj, tak, to wcale nie jest ten najzdolniejszy,
tylko to jest ten, no właśnie, najbardziej posłuszny, też najbardziej gorliwy w tym, żeby właśnie, no tutaj... Tak, może nie za bardzo rozumieć tej matematyki, ale musi być gorliwy rzeczywiście. Nauczy się i będzie tego pilnował, czyli to jest taka mentalność takiego sierżanta. I później tych sierżantów odnajdujemy, no właśnie, którzy najgorliwiej jako prymusi te wszystkie szczeble przeszli i w profesurze, tak, i w sądownictwie, i potem... wśród prawników i tak dalej. Czyli co? Sierżant, który później pilnuje tych innych, troszkę mniej posłusznych, no dla tych włodarzy systemu, którzy no w Polsce niestety przez dwa wieki byli oni z zewnątrz, a ta logika systemu no jakoś niestety tak, czyli jeszcze przetrwała i jest do zmienienia. I jest do zmienienia, dokładnie. Ja tutaj chciałbym zaanonsować Państwu książkę wydaną w cyklu Biblioteka Rządzących i Rządzonych. Ja bym realizatora właśnie poprosił. Edukacja państwowa, kształcenie czy programowanie. Napisał ją Karol Sobiecki. No i tutaj zapraszamy do zapoznania się z akurat tą wnikliwą analizą bolączek polskiego systemu edukacji. Bardzo ciekawa pozycja. Natomiast ja mam do Ciebie takie pytanie. Wyobraź sobie, że masz właśnie w tej chwili sześciolatka, tak? Znaczy dziecko w wieku 6 lat. Gdzie byś wolał je wysłać, gdybyś miał do wyboru? Francja, system kształcenia we Francji, czy system kształcenia w Polsce? No to tu akurat nie musimy hipotetyzować, bo no, mam dwie córki, które są w systemie brytyjskim. O, dlaczego brytyjskim w takim razie? Więc system brytyjski, również tutaj nawiązując, jest ustawiony i niejako formuje kształt brytyjskiego społeczeństwa, no jest po prostu z nim spójny. Jest to system, który dużo bardziej stawia na różnorodność, czyli nie ma tak jak we Francji, że jest ta jedna selekcja, która jest taka no, bardzo hierarchiczna, prowadzi do jednego miejsca, tylko nie, jest jakby z jednej strony ta różnorodność ścieżek, które mogą prowadzić na szczyt, jeśli chodzi o dziedziny, ale z kolei no jest ta klasowość, która no, występuje poprzez te szkoły prywatne, publiczne i później ten Oxford, Cambridge, który tam te kryteria, no oczywiście to się teraz rozwadnia, ale jednak jest tam no, klasowość nadal bardzo, bardzo obecna. Ta merytokracja jest w takim wydaniu bardziej soft, czyli owszem, istnieje, ale te kryteria nie są aż tak twardo ustawione jak te francuskie i bardziej pozwala na taką naturalną dyfuzję, gdzie ludzie pokazują, jak umieją funkcjonować i właśnie, i jak funkcjonować, czyli jest to nastawienie na działanie, na projekty, na działanie w grupie, na komunikację. Chyba te też wszystkie jest dużo elementy samodzielności, bo tam są ci tutorzy, tak, że właśnie oni nie mówią, jak zrobić, tylko raczej doradzają, prowadzą. Tak, no to już na studiach, no głównie na no, Oxford i Cambridge, tak, ta instytucja tutora, no to do niej przejdziemy, bo ją właśnie trzeba i w Polsce wprowadzać. No to już tutaj tak szybko nawiążę. Stworzyłem i prowadzę taką firmę edukacyjną Everest Education Consultants, gdzie właśnie ten model tutoringu próbujemy wprowadzać już od zdecydowanie młodszych lat, czyli już dla nastolatków. Ty próbujesz to właśnie zaszczepić, właśnie tą instytucję, zresztą według mnie bardzo pożyteczną i bardzo dobrą, próbujesz zaszczepić właśnie na gruncie polskim, tak? Właśnie tak, znaczy tutaj jest wiele inicjatyw, które próbują zaszczepić. No ja stworzyłem konkretną firmę, która to robi, która... I ona jest przeznaczona dla jakiego wieku dzieci? 12-15 lat. 12, czyli bo ważne, żeby zaczynać wcześnie. Ale to wrócimy może. Wrócimy, okej, może za chwilę, bo jeszcze tak o tym systemie brytyjskim, gdzie, no właśnie, projekty, działanie w grupie, komunikacja, prezentacje, to są wszystkie takie umiejętności, które i w polskim, i we francuskim systemie są trochę zaniedbane, a w brytyjskim, no właśnie, istnieją, plus ta różnorodność tych dziedzin. I no, jaki jest efekt? No, ten system brytyjski, no, cały świat im go zazdrości, ludzie posyłają, mieliśmy tutaj sławny przypadek w ostatnim tygodniu swoje dzieci na tej Oxfordy i Cambridge, no też tam już
jest to, co się wydarzyło na uniwersytetach amerykańskich, czyli szczególnie no, w naukach społecznych te uniwersytety zostały bardzo przejęte. Tutaj może wtrącę, żeby Państwo wiedzieli, bo Yeonmi Park to jest taka uciekinierka z Korei Północnej, chyba najsłynniejsza, bo jest bardzo ładną osobą i wygadaną. Powiedziała, ona studiowała na Uniwersytecie Columbia i powiedziała, że tam się odbywa na pewnym poziomie ogólności dokładnie to samo, co się odbywa w Korei Północnej. Czyli jest budowanie poczucia winy, jest zastraszanie, jest jedna linia myślenia i po prostu właśnie nie wolno myśleć. Amerykańskie uniwersytety stały się no, takimi ośrodkami lewicowej ideologii. Brytyjskie też trochę, ale jest to jednak mniej ostro i bardziej ograniczone do tam, nauk społecznych. No więc to istnieje, ale nadal no, raczej zazdrościmy im tego systemu i więc jakoś... odpowiadając na to pytanie, córki są w tym systemie brytyjskim, który no cóż, no umiał stworzyć te kadry też i państwowe, i korporacyjne, i funkcjonowania i państwa, ale też właśnie pozwala dużo bardziej ludziom no, kształcić się wedle ich potrzeb, a nie tylko pod potrzeby systemu. Taki jest też system szwajcarski, że tam ludzie, znaczy ja pamiętam, ja byłem na indywidualnym toku studiów i właśnie z moim profesorem, żeśmy wybierali przedmioty, które ja miałem studiować i przyszedłem, mówię, panie profesorze, chcę studiować akustykę, a co to takiego? A mówię, wie pan, tutaj będziemy mikrofony rozmieszczali przy urządzeniach i będziemy badali, czy przypadkiem one są sprawne, czy niesprawne. Jeżeli niesprawne, to po charakterystyce tam dźwięków ale będziemy wiedzieli, co należy wymienić, kiedy należy to zatrzymać. On mówi, a kto to prowadzi? No ten i ten. Nie, niech pan na to idzie, bo ten i ten jest zły. Ja mówię, to panie profesorze, na co mam iść? A on mówi, niech pan idzie na cokolwiek. Może pan nawet iść na teologię, tylko musi być dobry wykładowca. Nie? I tutaj... I to jest logika brytyjskiego systemu, gdzie no właśnie idzie się na ten Oxford i Cambridge, gdzie w każdej dziedzinie są... ci najlepsi wykładowcy, ale też ci najlepsi inni studenci, z którymi w grupie no, się razem o podobnych zainteresowaniach się razem tą naukę i też się uprawia. Popiera, żeby różne przedmioty studiować, żeby sobie ludzie... Co więcej, że traktuje się te studia w dużej mierze jako pokazanie, że w jakiejś dziedzinie umie się być dobrym, a później w dużej mierze niezależnie od tego, co się studiowało, bardziej zależnie od tego, czy się było najlepszym, czy no, na ile dobrym w dziedzinie, którą się obrało, to później zawód się no, w dużej mierze niezależnie wybiera. No, ja w Wielkiej Brytanii w bankach inwestycyjnych pracowałem, które są uznawane za te no, jakby elitarne zawody i później okazuje się, że w grupie jest człowiek, który studiował historię, inny matematykę, inny chemię, inny... Ja myślę, że to właśnie też jest w Szwajcarii, niejako, że... Niezależnie obierając te zawody od tego, co studiowali, gdzie się uznaje, że no właśnie, wykształciły one i umiejętność bycia dobrym w czymś, i też różne postawy intelektualne i później te grupy się dobierają bardziej uczelniami i poziomami niż tymi wydziałami. No w Polsce jest to często przekleństwo, że no jest ten zawód wyuczony, czyli to, co się studiowało i już później jakby trzeba się tego trzymać. Mi się wydaje, że właśnie koncepcja, zresztą to, co ja miałem, że miałem, studiowałem no, ni z gruchy, ni z pietruchy, jakieś zupełnie niepowiązane ze sobą tematy, ale później się okazywało, co jest zresztą bardzo ważne w rozwoju naukowym i w innowacyjności naukowej, że umiejętność wyciągnięcia i znalezienia podobieństw w różnych dziedzinach, na przykład biologii i teorii stabilności, nie? I się nagle okazuje, że okej, to można to połączyć i ciekawe wnioski są, tak? Można zbudować nową teorię. To jest właśnie też w Szwajcarii. Mam takie pytanie do ciebie. Jeżeli polski system edukacji określiliśmy, że jest to system nastawiony na wykształcenie człowieka posłusznego, jeżeli system francuski jest nastawiony na wykształcenie administratora kraju, tak, to jaki cel ma system anglosaski?
No cóż, no jest to bardziej zrównoważone społeczeństwo, czyli no właśnie tutaj żeśmy postawili tą różnicę pomiędzy służeniem systemowi, a służeniem uczniowi, czyli temu człowiekowi. No. System anglosaski jest dużo bardziej systemem no właśnie wolnych ludzi, którzy no, sami wybierają czyli... to, co im służy. Ale tutaj wcześniej żeśmy po tym amerykańskim systemie pojechali, po tych uniwersytetach, które stały się tymi środowiskami lewicowej ideologii, ale też trzeba przyznać, że ten system jednak działa. Dlaczego? No jaki znowu jest cel tego systemu? No, tak jak we Francji bardziej selekcjonuje się te kadry państwa, tak system amerykański tworzy kadry tych korporacji międzynarodowych. To są te studia MBA, prawda, wymyślone przez Amerykanów. I to wymaga no, tej pewnej uniformizacji, zglajszachtowania wedle no, jakiejś tej ideologii, która no, pretenduje do uniwersalizmu. I to działało w latach 90., 20-30 lat temu. Ten amerykański uniwersalizm, cały świat go chciał. Dopiero nie tak dawno okazało się, że on okazał się być, no tak naprawdę, no właśnie, ideologią amerykańskiej lewicy i no reszta świata znaczy, już wiesz, przestaje to, tego chcieć, ale jest to jakaś uniformizacja, która pozwoliła na to, żeby no, wytworzyć spójność i, no, i dostarczyć kadr do tych korporacji amerykańskich, które, no, które ten świat zdobyły. No, zdobyły, fakt jest zgadza taki, się, tu się, że to działa. Tak? Zgadzam czyli, się, tylko więc, wydaje mi się, że... Więc jest jakieś uzasadnienie tej logiki systemu, żeby no, wytworzyć te kadry, które później umiały no, zdobyć świat w dużej mierze. Okej, czyli wracając do mojego pytania, czy się zgodzisz z takim moim podsumowaniem, że system anglosaski mówi tak, my chcemy, żebyście byli dużo wiedzieli, dużo potrafili, żebyście byli skuteczni w przyszłym waszym działaniu, a to, kim będziecie w przyszłości, to już jest wasza prywatna sprawa, macie być skuteczni po prostu. Czy tak byś się zgodził z tym? Tak, nastawienie tak. na skuteczność, na działanie, na efektywność, różnorodność. No, to jest tak, mi się wydaje, że to jest właśnie ten cel, który każdy system edukacji powinien osiągać, tak? Czyli właśnie, żeby przygotowywać dobrych, w zasadzie właśnie nie tylko dobrych administratorów, tak jak Francja, tylko dobrych członków społeczeństwa. To powinno być. No, ale też jest w nim ta logika systemu uniformizacji, która przybrała tę formę uniformizacji ideologicznej i, no i widzimy, że no, przybrało to proporcje, które są już szkodliwe. To może służyło, żeby właśnie tworzyć te spójne kadry i też, no też wcześniej, przed uniwersytetami, jak się spojrzy na, znamy to wszyscy z filmów, seriali, na to amerykańskie liceum. Tam jest też nastawienie na taką spójność, tak? Czyli, że spójność grupy. No cóż, oni mają ten problem z tą spójnością, prawda? Poprzez no, różnorodność pochodzenia społeczeństwa. No ale mają to... wspólne wartości, które ich łączą, tak? No właśnie, a więc, my, więc pomimo, że jest to wytworzenie tej spójności, ale które, no właśnie, poszło za daleko w postaci tej uniformizacji ideologicznej. My z kolei mamy to sytuację odwrotną. Dokładnie. Więc u nas by się przydało więcej różnorodności, a tej spójności... Znaczy, pal licho z różnorodnością. Słuchaj, mamy to, co mamy, tak? Ale zróbmy... znaczy, skupmy się wokół czegoś, co mamy wspólne, tak? Bo to jest ten element kapitału społecznego. No, kapitał społeczny to są tak jakby niemierzalne czynniki, które powodują, że społeczeństwo jest skuteczne w realizacji, jest mądre, wiesz, ma nowe osiągnięcia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy pokłócone społeczeństwo, no to nigdzie, tak? No właśnie, tutaj pojawiła się kwestia pokłócenia i kłótliwości. W ogóle ja widzę również w polskim systemie edukacyjnym, przez to też, że z jednej strony no, mamy tak bardzo spójne, jeśli chodzi o pochodzenie, społeczeństwo, ale w tym systemie jest coś, co może jest naturalną reakcją na tą spójność, że kreuje tą kłótliwość. Ja wręcz widzę genezę tej kłótliwości w sposobie nauczania języka polskiego.
gdzie, no nie wiem czy nadal, ale kiedyś zawsze było to cenienie tego lania wody, tego takiego wygłaszania takich opinii z sufitu, raczej niż konstruowania rozumowania, które przekonuje, zwięźle, sprawnie i tak dalej. To nie, to właśnie lanie wody, opinie i tak dalej, coś, co w prostej linii prowadzi do tego, że nie ma tej umiejętności no, dochodzenia do wniosku, uzgadniania jakiegoś rozumowania, tylko prowadzi do tych różnych opinii niepopartych rozumowaniem, no i z tego mamy tą kłótliwość. Polski internet jest pewnie jednym z bardziej kłótliwych na świecie, więc to widać, że to można zmierzyć, że to istnieje, ale to też są polskie nocne rozmowy, prawda, burzliwe, które co? Które prowadzą do niczego. Są taką jałową kłótnią, bo jak nie ma tego aparatu rozumowania, nie ma tego aparatu dochodzenia do wniosku w sposób taki, który może przekonać, tylko każdy ma swoją opinię i ją sobie peroruje w ten sposób, że leje wodę i tak dalej, no to cóż, to mamy to skłócenie. Mamy to, co mamy. Tutaj może wtrącę, bo ja miałem w sumie przyjemność chyba, tak, w wieku 10 lat wylądowałem w Związku Radzieckim i wyobraź sobie, że rok później zacząłem z czwartej, bo wylądowałem w czwartej klasie i tam był język rosyjski, natomiast w piątej mieliśmy już dwa przedmioty, był język rosyjski i literatura. Literatura, nie rosyjska, tylko w ogóle literatura. I ja byłem bardzo zdziwiony, po co nam ta literatura, w ogóle po co oni to wprowadzają. Piąta klasa, 11 lat, i oni uczyli na podstawie fragmentów z literatury, jak należy wyrażać swoje myśli, jak należy opisywać, jak należy budować nastrój, jak należy tłumaczyć. Ja byłem w szoku, bo to, no nie wiem, potem nigdy już tego nie miałem. Rzeczywiście, jak wróciłem do Polski już do szkoły średniej, no to tam Stasio, który dobrze lał wodę, to był pupilkiem, właśnie był tym prymusikiem pana od polskiego. Natomiast nikt nie zwracał mi uwagi, słuchaj stary, ty nie wyrażasz się precyzyjnie. Żeby wyrażać myśli precyzyjnie, to trzeba zrobić to, to, to i to. Przymiotników się używa po to i po to. Tak można powiedzieć coś, można powiedzieć coś zupełnie inaczej. No to jest ta różnica pomiędzy państwem poważnym, co by nie było, państwem okrutnym, morderczym, straszny system i tak dalej, ale jednak poważnym, które no, kształci te swoje kadry, a państwem, które jest stworzone no, do posłuszeństwa. No wtedy byliśmy jakby pod jarzmem. No i cóż, no, i pozostało. Posłuszeństwo, no to ktoś ten system tak ustawił, te kadry były no, tak dobierane, no i to się w systemowy sposób tworzy, no a tam jednak dla no, państwa, które można tylko potępiać, ale no, jednak, które poważnie siebie budowało no, i mamy i też w poważny sposób swoje kadry, swoją selekcję kadry traktowało, a nie tylko, żeby no właśnie, wyszukać tych sierżantów, którzy będą egzekwować na tym niskim poziomie, wobec zgadza. Później reszty też no, nie chcę powiedzieć ogłupionej, ale no niewykształconej do tego rozumowego kreowania wartości. Pytanie takie już kończące może, znaczy zmierzające ku końcowi. Polska dziś. Jak ty widzisz perspektywy państwowe? A potem bym cię zapytał o to, co ty robisz, tak? Bo ta inicjatywa jest tak jakby inicjatywą indywidualną, oddolną można powiedzieć. Także jak ty widzisz w tej chwili, dokąd my dążymy? No jak widać, jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o jesteśmy państwowy dokładnie, system edukacji, ale to nie jest cała Polska. W Polsce no, są bardzo zdolni ludzie i no, na przykład staliśmy się potęgą, jeśli chodzi o rynek gier, tak? Że tak, produkcja tak. gier, prawda? To jest jakaś dziedzina, która powstała niejako wbrew systemowi edukacji. To byli ludzie, którzy tam na tych swoich komputerach czy to programowali, czy grali. No i cóż, doszli do mistrzostwa i mamy tą branżę gier na światowym poziomie. Taka statystyka na no, głównej platformie dystrybucji gier, którą jest Steam, tam gry pochodzące z Polski no, są obecnie na pierwszym miejscu, w sensie jeśli chodzi o liczbę gier, w top
setce gier, które są no, najbardziej pożądane na tak zwanych wtrącę coś. No czyli potęga. Wtrącę, przepraszam cię. Proszę Państwa, to się odbyło nie na żadnych kursach, żadnych uniwersytetach, które przygotowują młodych ludzi do produkcji gier. To ludzie zrobili sami, bo mieli taką pasję i nikt im w tym nie przeszkadzał. No niestety państwo zaczyna się za to brać i próbuje przeszkadzać i psuje ten rynek, no ale mimo tego jednak to powstało i podkreślę, no to powstało wbrew systemowi edukacji. Czyli da się i czyli trzeba robić obok systemu państwowego. No i taka też logika przyświecała temu, co stworzyłem i co prowadzę. Właśnie, czyli dziwna nazwa, od tego może Everest. O co chodzi? W czym jest wartość? I tutaj znowu porównajmy logikę szkoły do logiki tego, jak człowiek no, powinien chcieć się edukować. W szkole polega na, no, cała logika polega na tym, żeby na poprawnym poziomie być z każdego z tych przedmiotów. I już w ogóle pomijając to, że te przedmioty to w ogóle jest jakieś dziedzictwo z XIX wieku, gdzie ten podział na przedmioty, gdzie wtedy jeszcze można było jakby żyć w tej iluzji, że można się mniej więcej nauczyć wszystkiego i pokryć wszystkie dziedziny. No obecnie dziedzin jest takie multum i wiedzy jest taka... Nie zgodził, bo pewna logika jest, ale okay. Wracając do tego podziału na dziedziny, który jest no, XIX-wieczny tak, i który nadal w szkole mamy i... Jak ktoś jest bardzo dobry w czymś, no to temu już szkoła nie poświęca uwagi, no bo okej, to po prostu zaliczone na piątkę, bach, koniec, tak? Logika jest taka, żeby każdego podciągnąć do tego średnio poprawnego poziomu. Który spada. Skoro każdego, no to musi spadać. To musi spadać, dokładnie. Jak ten. Podczas kiedy, no szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie jest wartość? Wartość jest w tym, żeby być w czymś bardzo dobrym. Czyli w szpicie, tak. Najlepszym. No więc stąd ten Everest. A później jeszcze jest no, ta ścieżka wchodzenia na ten Everest. Tak? Czyli po pierwsze każdy może mieć swój Everest, czyli właśnie tą dziedzinę, tą kombinację dziedzin, tą umiejętność, w której będzie no, unikalny, jedyny, najlepszy na świecie wręcz. Ale trzeba wiedzieć, który to jest ten Everest dostosowany do danej osoby. No to nie będzie jeden z przedmiotów tam, nie wiem, 7-8 szkolnych, tylko to będzie właśnie jakaś kombinacja, jakieś działanie, które no, ma wartość w dzisiejszym świecie. No więc to trzeba znaleźć. A to trzeba znaleźć na podstawie predyspozycji, na podstawie chęci, na podstawie pasji i talentu. Wy badacie te predyspozycje, tak? No dobrze, i teraz porównajmy. Czyli to jest to wszystko, co się w szkole w ogóle nie dzieje. No, nie czyli, dzieje, czy w którymkolwiek momencie jest szukanie, no dobrze, jakie są te predyspozycje i później, żeby na to postawić i żeby w tej dziedzinie stać się najlepszym na świecie, no nie ma tego, prawda? Nie, w ogóle, więc ta logika, żeby... Owszem, jeśli ktoś chce być dopasowanym trybem systemu, no to ma wartość bycie w tej... No, klasycznej polskiej szkoły. Zrównanej, średniej, poprawności we wszystkim i wtedy, no ale właśnie, no to się poruszamy no, w tych kategoriach bycia użytecznym trybem systemu i to jeszcze systemu, który nie został stworzony po to, żeby no nie wiem, zdobywać świat jak system brytyjski, tylko no właśnie posłuszeństwo, poddaństwo, tak? No a jak ktoś chce, żeby no, edukacja nie służyła temu, żeby wytworzyć z niego produkt dla systemu, tylko żeby jemu, było dobrze, czyli własnemu dziecku służyła, no to powinien dostosować to, czego się uczy do swoich talentów, chęci, predyspozycji zupełnie. Inaczej się człowiek uczy, jak ma do czegoś pasję niż i predyspozycję, niż jak no, jest to po prostu to narzucone utrzymanie się w tym poprawnym poziomie w każdym przedmiocie. No, no nie, tak? No więc to trzeba zdiagnozować, zobaczyć, no, jaki jest ten kierunek dostosowany do każdej osoby, czyli ta personalizacja, no i później pomóc w prowadzeniu takiego podopiecznego no, na ten Everest, czyli tą ścieżką. No i to jest to, co robimy, tak? Prowadzimy tych nastolatków, bo no, im wcześniej się zacznie, tym większa szansa na mistrzostwo w dojściu no, na ten Everest. Everest. No, wiesz co, ja w ogóle myślę, że moglibyśmy nakręcić taki program oddzielnie poświęcony i zresztą napiszemy, że on jest komercyjny, bo reklamuje twoją firmę. Natomiast ja z takiej zwykłej ludzkiej ciekawości
ciekawości po prostu chciałbym Ci zadać parę pytań, jak Wy to robicie, jak technicznie to rozwiązujecie. Czy na przykład nie obawiasz się, bo ja rozumiem, że ten Wasz model w tym Evereście przypomina coś w rodzaju sportu młodzieżowego. Ja kiedyś pracując w Instytucie Sportu, żeśmy się zajmowali takim szerokim zagadnieniem, to jeszcze było za komuny, jak znaleźć dzieci, które będą mistrzami olimpijskimi w wieku tam 17, 20, 25 lat. Ale logika jest odwrotna. Tutaj nie jest jak znaleźć kogoś, kto będzie dobry w czymś określonym, mhm. tylko jak do danego dziecka, ucznia, człowieka mhm. dopasować tą dziedzinę, która będzie dla niego najlepsza. Czyli wręcz wymyślanie kombinacji dziedzin, które, tak. w której i może być najlepszy, i może mu to służyć w świecie, właśnie. W którym ma to wartość. Chętnie, jeżeli pozwolisz, bym się z Tobą umówił może za jakieś 2 tygodnie, byśmy sobie właśnie o tym Twoim Evereście, o tym porozmawiali. No to byśmy się trochę powtórzyli. Ale... No może nie, bo już konkretnie będziemy... Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz, jakie będzie zainteresowanie, bo proszę Państwa, tak jak... No chyba wszyscy wiemy, że dzieci trzeba wykształcić, że nie jest to prosta sprawa. Ja mam 2-letniego wnuka, w tej chwili zaczyna oszukiwać, to jest jedna rzecz, i jako 2-latek zaczyna się stawiać, to znaczy nie chce, żeby coś było robione. Do tej pory był osobą bardzo współpracującą, natomiast w tej chwili po prostu robi wszystko, żeby zrobić tak, jak on chce. No ale tak nie może być, tak? No bo dorosły człowiek w społeczeństwie w ten sposób, który będzie robił tak, jak on chce, to takie społeczeństwo by się wzięło i rozwaliło, rozsypało. To też jest jakaś cecha charakteru, osobowości, do której może warto dostosować. Są dziedziny, w której bycie bardziej indywidualistą służy bardziej, a inne, w których tak, nie. I to wszystko, więc to nie są tylko predyspozycje akademickie, tylko też predyspozycje tak, właśnie charakteru, do których warto dostosować tą ścieżkę. Ale też są pewne stałe zagrywki, bo ja pamiętam moją córkę, jak była w jego wieku, to też to taki znajomy mi powiedział, słuchaj, ona szuka granicy. Ona naciąga strunę dotąd, dopóki, że chce zobaczyć, kiedy ty zareagujesz i w jaki sposób. Także, tak jak mówię, wychowanie, wykształcenie świadomych obywateli, którzy są z siebie zadowoleni, którzy są zadowoleni z kraju, w którym mieszkają, tak? Pomimo różnorodności. Weźmy to ludzi, zanim ludzi. Obywateli. Tak, ludzi, oczywiście. To jest ten cel edukacji. Także myślę, że zaciekawiliśmy Państwa i pociągniemy ten temat. Dziękuję bardzo. Dobrze, jesteśmy umówieni.